dzisiejsze czasy no nie sprzyjają muzyce. Czy dziś Sisters osiągnąłby sukces? Nie, myślę, że nie. I wyobrażam sobie, że Kurt Cobain tworzy TikToka. Nasz zawód jest bardzo zmienny. Dzisiaj jesteś, jutro ciebie nie ma. I tą windą do kariery była Eurowizja, na którą zresztą nie chciano nas puścić. Nie lubię po prostu powielać tego, co ktoś już zrobił, tylko dlatego, że to się sprzedaje. Widziałem, na czym polega bycie na szczycie, bycie na totalnym dole. To męskie granie było dla mnie spełnieniem marzeń. Witam w 2024 roku. Dziś wywiad z wyjątkowym artystą, producentem, kompozytorem i artystą, który wydał swój drugi solowy album. One and only. Bartek Królik. Bardzo mi miło, dziękuję. Właśnie chciałem powiedzieć, cieszę się, że jestem. Super, bardzo się cieszę, że ty jesteś. I chciałem powiedzieć, od ilu lat? I tak naprawdę zastanowiłem się, że na pewno od 20... Kilku. Czterech na pewno. Mhm. Tak, tak. Ale czy od, można było powiedzieć, że od 30? Czy jeszcze chyba nie? Jednak nie. Chyba jeszcze jednak nie. Jeszcze nie. Aczkolwiek no, ja pierwsze kroki stawiałem w 90-tych latach. 95, 96 rok chyba. Mhm. Z matematyki nie jestem najlepszy, więc nie będziemy liczyć teraz przy wszystkich. Ale, ale no już blisko 30 na rynku muzycznym. Tak. No myślę, że jesteś jedną z nielicznych postaci na rynku muzycznym, która jest od bardzo dawna i która reprezentuje konkretny poziom. Jesteś jednym z tych artystów, tutaj zestawię cię z Andrzejem Smolikiem. Zdarzyło mi się, że młodzi ludzie, będąc na koncercie, słyszałem, jak komentowali, kim jest Andrzej Smolik, kim jest Bartek Królik. I wielu z nich zapytało się drugiej osoby, a kto to jest Andrzej Smolik, a kto to jest Bartek Królik? Bartek Królik było tak na, to podam przykład, progresja, koncert Igo, grałeś tak, support. Tak. I kiedy ja słyszę coś takiego, to sobie myślę, nie. Ja naprawdę tego nie słyszałem. I więc oczywiście zaczynam, nie? Zaczynam mówić, kim jest ta osoba. Okay. Jak ty się z tym czujesz, kiedy jesteś artystą, ze znakomitym dorobkiem, znaczącym dorobkiem? Aha. Bez twoich dźwięków pewnie ta muzyka by się nie rozwinęła i byśmy jej nie słuchali tak jak dzisiaj. Wiesz jak to jest z producentami muzycznymi? Oni zawsze stoją w cieniu. No. I dlatego właśnie nie dziwi fakt, że ludzie po prostu nie wiedzą, kim jesteśmy. Ale tak się złożyło, że rzeczywiście ostatnimi czasy ci producenci troszkę zaczynają wychodzić na światło dzienne i Pharrell tak naprawdę był takim prekursorem chyba, gdzie zaczął śpiewać właśnie i przeistoczył się trochę w wokalistę. No ja staram się robić podobnie, być takim trochę Pharrellem Williamsem albo Markiem Ronsonem. Z tego co wiem, Smolik nie śpiewa, ale też jakby jest bandliderem i to świetnym, więc... I jest rozpoznawalny wbrew pozorom i myślę, że osoby, które interesują się rzeczywiście muzyką i środowiskiem muzycznym, wiedzą kim jesteśmy. Na koncercie Igo mogło przyjść sporo osób, które po prostu nie są aż tak bardzo zaangażowane w stricte środowisko muzyczne. Na koncercie w progresji i stwierdziłem, że zrobię jeden myk. Posłużyłem się jednym mykiem. Jak coś to przepraszam, jeżeli to było. Znacie supermoce? Znamy supermoce! Mówię, okay, no to proszę bardzo, to jest jeden z członków orkiestry męskiego grania 2023. Tak. I wiesz, nagle zupełnie inny obraz. Jest nagle takie wow, już nie możemy doczekać się koncertu. To jest wspaniałe, wiesz, to jest wspaniałe, że ludzie po prostu poznają nas, że tak powiem, odkrywają w takich super sytuacjach, no, jak koncert Igo właśnie, który jest już no, uznaną postacią totalnie i ma jakby już swoją publiczność. Cieszę się właśnie, że ci ludzie są otwarci właśnie na to i że miałem możliwość zagrać właśnie przed Igorem i pokazać jakby kolejny wszechświat muzyczny, no, że tak powiem. A był to wszechświat, no bo przypomnę, że na twoim koncercie nagle z sceny pojawiła się wielka kula. Wielka, czyli taka mniej więcej, że jak się trzymało, to po prostu była tak potężna i wszyscy sobie ją rzucali, podskakiwali. Ty wyszedłeś też w publiczność, co też jest rzadkie. Ty po prostu postanowiłeś być częścią tego wydarzenia, tak, tego koncertu. Wolę szczerze mówiąc być wśród ludzi z kilku względów. Po pierwsze czuję tą energię, po drugie zawsze chciałem pójść na swój koncert, a nigdy nie mogłem, no tak. więc robię to po prostu w praktyce. No i rzecz dosyć taka techniczna, że po prostu z przodu
lepiej słychać w ogóle, wiesz. Ja uwielbiam po prostu tą moc głośników, wiesz, i często wyjmuję sobie słuchawkę, swój odsłuch, wiesz, i po prostu mam tą moc i wiem, co ludzie wtedy czują, kiedy stoją przed sceną, nie? Więc to jest super. Wczoraj na Jam Session też zresztą kręciłem się troszkę po tej scenie na początku, tak nie mogłem sobie znaleźć miejsca, ale generalnie finalnie no, z ludźmi, że tak powiem. I właśnie super to jest też, właśnie tutaj też trzeba pochwalić produkcję za to, bo kiedy wspomniałeś o koncercie wczorajszym w Fabryce Norblina, to z produkcji oświetleniowiec, kiedy ty szedłeś, podążał za tobą, więc po prostu kiedy byłeś na środku sali, to światło było na tobie, więc to było ekstra, że też o takie aspekty się dba. No i to super. Ale właśnie chciałem jeszcze jednej rzeczy powiedzieć, bo powiedziałeś wcześniej o Seastars, powiedziałeś już o Ego, i tak jak powiedziałeś o tym swoim debiucie, można tak powiedzieć 2020, pan od muzyki, to że ty się pojawiłeś, zacząłeś śpiewać, dałeś swój album i że mam wrażenie, że właśnie ty mógłbyś trochę, może to jest złe określenie, jechać na plecach, Seastars i tak dalej, mógłbyś to mówić, wszyscy oczywiście znają Sutrę między innymi, utwór, który się nie zdarza, ale ty tego nie robisz, ty po prostu podążasz swoją drogą. Wiesz, no jestem jednak zupełnie innym podmiotem muzycznym. No nie, ja nie jestem Seastars. Oczywiście jakby nadałem ton trochę temu zespołowi i brzmienie, ale jednak na froncie stały dziewczyny i to ich osobowość była właśnie tym czymś, co przyciągnęło ludzi w tamtym czasie. Dzisiaj jako 40-latek mam utrudnione zadanie, bo muszę rzeczywiście dać się poznać szerokiemu, jak najszerszemu gronu odbiorców, co nie jest łatwe, szczególnie w czasach nadpodaży muzycznej, no tego, gdzie tej muzyki jest naprawdę zatrzęsienie. No ale małymi kroczkami, że tak powiem, pojawiam się na festiwalach pomału i gdzieś tam dokładam tą swoją cegiełkę do tego całego strumienia muzyki, który płynie. Wiesz, jeżeli chodzi o przeszłość, no przeszłość jest przeszłością po prostu, nie? Liczy się tak naprawdę teraz i tu. I życie dość mocno mi to pokazuje w ogóle i uczy mnie też cieszyć się jakby tym, co mam dzisiaj, nie? Bo jeszcze kilka lat temu mocno myślałem o przeszłości swojej, bałem się przyszłości, żyłem trochę w takiej, wiesz, w takiej niewiadomej i w jakimś takim pędzie w ogóle, nie? No tymczasem życie w związku z tymi zmianami, które na świecie obserwujemy, zmianami, które w życiu też następują, życie dało mi po prostu w kość, szczerze mówiąc, i po prostu uczę się na nowo troszkę cieszyć się właśnie tym, co mam, nie? Tymi małymi szczęściami. Super, to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, ale powiedz mi, czy jakby na przestrzeni lat, kiedy dziś powiedziałeś, teraz jest dziś, to czy możesz powiedzieć, że przeszłość twoja ograniczała cię w twoich rzeczach, które robiłeś? Czy możesz powiedzieć, że ona jakoś się ograniczyła? Wiesz co, spełniałem się robiąc te rzeczy, pracując z różnymi artystami, bo ja po prostu lubię pracować z ludźmi, wiesz. Lubię obserwować ich podejście w ogóle i energię po prostu. Ale no nie zawsze, te relacje się dobrze układają i tak też no, z Seastars rozstaliśmy się po 4 latach, prawie 5 współpracy. Lepiej było z Agnieszką Chylińską, z którą pracowałem 14 lat. A propos 14. A, tak, no właśnie. To jest jedna z tych historii. Wrócimy do tego, wrócimy. Okay. Ja naprawdę zaczerpnąłem wiedzy na temat 14. Okej. No więc ta przeszłość bardzo mi pomogła. Lubię swoją przeszłość, natomiast rzeczywiście ona ograniczyła mnie jako artystę, jako człowieka, który sam chce się wypowiedzieć. Po prostu jakby chcąc, nie chcąc, żyjąc z muzyki, musiałem pracować na rzecz innych artystów. No i teraz dopiero, kiedy mogę wyjść z pieczary, że tak powiem, i zająć się sobą, no mam już te 40 lat, siwy włos na głowie, ale nie martwię się tym, bo wiem, że muzyka nie ma wieku. I to jest najwspanialsze chyba w tym zawodzie, że są, wiesz, DJ-e legendarni, którzy mają już po 50 lat, którzy po prostu odkrywają, wiesz, nowe style muzyczne i tak dalej. Są najlepszymi po prostu stylistami muzycznymi na świecie, no. Jasne, ale no, myślę, że tak, no, to na pewno nie ma ograniczeń. Ale jeszcze jedna rzecz, bo sorry, że do tego trochę wrócę, to jest nadal przeszłość,
Oczywiście zaraz przejdziemy do tego, co najważniejsze, czyli do tego, co się teraz dzieje, czyli twojego drugiego solowego albumu. Ale mam jeszcze jedno pytanie o Sistars, bo w zeszłym roku minęło 20 lat od pierwszej płyty, debiutanckiej płyty, w tym roku mija 20 lat od epki, czyli tak naprawdę to były znaczące płyty, które jakby trochę dyktowały i stawiały karty na to, czego się wtedy słuchało, to co ludzie lubili. I dziś, z perspektywy czasu, powiedziałeś o jednej rzeczy, o tym, że dziewczyny miały osobowość i tak dalej, ale co twoim zdaniem, jeśli to jest to, to po prostu powtórzysz odpowiedź, co było największym fenomenem tego zespołu, patrząc dziś, wiesz, w roku 2024? Połączenie kilku czynników i kilku okoliczności, które wtedy się wydarzyły. To znaczy, na pewno oczywiście osobowość dziewcząt i to, że były młode wtedy i jakby były dobrym kąskiem dla mediów, takich kobiecych pism i tak dalej. Generalnie młodość w showbiznesie rządzi generalnie. I showbiznes patrzy zawsze tam, gdzie są właśnie młodzi ludzie, dlatego że oni nakręcają po prostu showbiznes, wysyłają SMS-y i tak dalej, są zaangażowani. Starsi ludzie mają swoje życie i tak dalej. Ewentualnie na koncert pójdą. Tak. Więc to jest ta młodość. Po drugie, muzyka, której jeszcze nie było. Jakby to był ważny, wydaje mi się, aspekt, dlatego że zostaliśmy docenieni przez krytykę i przez środowisko muzyczne, które po prostu czekało, aż pojawi się coś, co po prostu zupełnie odwróci do góry nogami myślenie na temat brzmienia. No i my to rzeczywiście zrobiliśmy. To był też początek produkcyjności w ogóle w muzyce. To był początek produkcji na komputerach. Bo do tej pory wszystko tworzono analogowo, płyty powstawały bardzo długo, było to bardzo kosztowne. Tak. A my jakby przy pomocy naprawdę bardzo prostego komputera zrobiliśmy rzeczy, których do tej pory po prostu nikt nie robił. Łączyliśmy po prostu brzmienia i światy, które jeszcze nie były wtedy nigdzie, jakby nie występowały. Więc to jest ta druga rzecz. I trzecia to jakiś event, jakieś zdarzenie, które pomogło nam, czy jakaś taka winda do kariery. I tą windą do kariery była Eurowizja, na którą zresztą nie chciano nas puścić, ponieważ ówczesna wytwórnia hip-hopowa mówiła, że to jest tandeta i tak dalej. Ale ja występowałem rok wcześniej z braćmi Cugowskimi tam. I to były czasy, kiedy Wilki występowały na Eurowizji, wiesz, jakby zespoły naprawdę z krwi i kości po prostu. I wiedziałem, że wiesz, 3 miliony oglądalności to nie jest w dmuchał, więc namówiłem wszystkich, żebyśmy tam po prostu poszli i byli sobą, nie? Zresztą nie musiałem bardzo namawiać, bo wszyscy jakby rozumieli moc tego i byliśmy też troszkę zdesperowani, szczerze mówiąc, bo po wydaniu dwóch singli, kiedy wytwórnia spełniła już wszystkie swoje, że tak powiem, powinności, nie mieliśmy nic. Nie mieliśmy faktycznie żadnej przyszłości. To był właściwie taki rzut na taśmę, nie? Ostatni skok. I on się okazał po prostu zbawienny. I już dosłownie kilka dni później graliśmy wszędzie, nie? Więc połączenie tych trzech czynników. Osobowość, młodość, czterech właściwie. Osobowość, młodość, event konkretny i ta muzyka wyjątkowa, inna niż wszyscy. To też niesamowita historia, bo w zeszłym roku podobna sytuacja z Janem, z artystą, który wiesz, robi super muzykę, robi muzykę po angielsku i ta jego debiutancka epka jakoś tak średnio się odbiła się po prostu echem i nagle, wiesz, występ w preselekcjach i wiesz, i po prostu kariera eksplodowała. Dwie trasy koncertowe, wiosenna, jesienna, teraz rusza w trasę z Madison Bear po Europie. Więc to jest super. O, jesteś tu jeszcze, to idealny moment, aby zasubskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. A powiedz mi, bo wymieniłeś te cztery składniki, cztery cechy zespołu Sistars. Czy dziś, kiedy tej muzyki jest bardzo dużo, kiedy artystów jest multum, czy dziś Sistars osiągnąłby sukces? Nie, myślę, że nie. Okej. Okay. Myślę, że nie. To znaczy, z czasem na pewno wypracowalibyśmy sobie miejsce jakieś swoje na rynku muzycznym, ale nie wiem, czy bylibyśmy po prostu tak zauważeni w tak szybki sposób, nie? Czy zdarzyłoby się to tak naprawdę z dnia na dzień. Nie? Natomiast wierzę w to, że ta muzyka miała pewien ciężar gatunkowy i określoną jakość i rzeczywiście jest ponadczasowa, przeszła próbę czasu, bo do dzisiaj ludzie różni śpiewają te piosenki i one są grane często w środowisku muzycznym, na dżemach, na warsztatach i tak dalej. Remiksowane czasami, tak. Więc jakby ludzie wiedzą, że ta muzyka po prostu jest, ma w sobie jakąś wartość, nie? Więc
Wierzę w to, że dalibyśmy radę, ale na pewno nie tak szybko jak wtedy. Mhm. Zaśmiałem się tylko dlatego wcześniej, kiedy odpowiedziałeś, że myślę, że nie. Dlatego, że znam twórczość doskonale i kiedy w głowie mi się to nie mieści, to tak jak na przykładzie, kiedy ktoś nie zna ciebie czy Andrzeja Smolika, to dla mnie to samo. To, że występujesz jako support przed Igo. Igo, który no, jest krócej na rynku muzycznym, ale myślę, że też przez to, przez swój oryginalny głos, przez utwory, przez udział w Męskim Graniu Orkiestra, już chyba trzykrotnie wziął udział. No wiadomo, zrobił po prostu większą popularność i to się wydarzyło. Grasz się jako support, to jest super. I mówi się o branży, że ona jest bardzo zamknięta, że mało jest ludzi, którzy mogą okazać się twoimi przyjaciółmi, osobami, które cię poklepią po ramieniu i powiedzą spoko, pomogę ci. I wydaje mi się, że w tym przypadku tak trochę jest, że to jest to wsparcie. I czy ty możesz powiedzieć o tym, że spotkałeś się ze wsparciem artystów w przypadku wydania twojej pierwszej płyty solowej i drugiej płyty? Wiesz co, tak. Wielu artystów napisało do mnie po prostu z gratulacjami. Natomiast jest to dość wąska grupa i to są raczej ludzie jakby bliscy moim formom wyrazu. Nie? Okay. Czyli ludzie, którzy po prostu rozumieją tą muzykę i którzy też troszkę znają mnie. Nie? Natomiast oczywiście spotykam się może hejt to za duże słowo, ale z brakiem zrozumienia ze strony dużej części branży i po prostu wiem, że wiele osób, że istnieją po prostu w tej branży, jak to nazwać, że ludzie się po prostu nie lubią. No tak, no, wiem, nie ukrywajmy tego. Nawet jeżeli to jest wyssane z palca wszystko, nie? Ja na przykład niestety ostatnimi czasy odczuwam mocno właśnie wpływ opinii, które nie mają w ogóle związku z rzeczywistością. Odczuwam na swoich plecach, nie? I to przeszkadza mi w pracy po prostu, nie? Że krąży jakaś opinia od iluś tam lat po prostu na twój temat, mimo że siedzisz i sumiennie pracujesz po prostu w piwnicy, chcesz być w porządku i tak dalej. To jednak te opinie rzutują i jakby no, zamykają ci troszkę drogę w różnych miejscach. Nie? A myślisz, że skąd one się biorą? Ze zdrości? Bo jesteśmy ludźmi po prostu. Okay. Nie? I ta branża nie różni się niczym od wszystkich pozostałych branż. Nie? Branży, nie wiem jak się mówi. Branż, może być. Może być branży. Jak... Po prostu wszędzie są ludzie i różne czynniki powodują to. Nie? Wystarczy, że nie odpowiesz komuś dzień dobry, bo nie wiem, patrzyłeś w telefon albo byłeś czymś zaaferowany myślami. Już to automatycznie masz opinię. Nie? I tak. Więc to naprawdę każdy powód jest dobry do tego, żeby kogoś nie lubić. Nie? A w związku z tym, że wszyscy mamy, artyści, my związane ręce generalnie, bo ciężko dostać się do radia, ciężko dostać się na świat, że tak powiem, to wszyscy bardzo po prostu są tacy przyciśnieniowani, wiesz, tak naprawdę no, duże są napięcia po prostu, nie? Choć muszę powiedzieć, że wśród młodych ludzi zauważam, że nie ma tego aż tak wiele, że oni się bardziej wspierają, nie? I ostatnimi czasy zacząłem pracować właśnie z młodymi, którzy nie mają tych obciążeń. Po prostu przychodzi świeża krew, jakby, która nie zna tych kuluarów. Nie ma tych pozostałości takich najmocniejszych. Nie wie o tych właśnie, o tym imperium zła po prostu i wiesz, i o tych walkach po prostu między grupami interesów i oni są po prostu świeży i ich interesuje muzyka i fajność po prostu. Więc ja się staram kleić do tego. No ale fajnie by było, gdyby, nie wiem, jakiś twój, załóżmy, kolega, którego spotykasz na koncertach, powiedział ci, ej, super, wydałeś płytę, albo udostępnił swój ulubiony utwór. No, z tymi udostępnieniami to jest różnie, dlatego że każdy dba o swój PR, wiesz. Ale wiesz, to dużo nie kosztuje, nie? To jest takie zwykłe ludzkie. Tak, zwykłe ludzkie, ale jednak, no wiesz, musisz po prostu wyrazić, aprobatę dla często odmiennego zupełnie sposobu myślenia, bo każdy jednak ma mocny swój sposób, bardzo taki, wiesz, konkretny myślenia na temat muzyki i nie każdemu pasuje po prostu czyjaś produkcja. Może oczywiście ją szanować i szanować tego artystę, ale niekoniecznie jakby ona się może plasować na twoje medialne, wiesz, na twój medialny, do twojego medialnego strumienia instagramowego czy gdzieś tam, wiesz. A wiele jest takich przypadków, nie? Że możesz kogoś lubić prywatnie, ale to, co robi muzycznie, ci nie totalnie nie odpowiada. Pasuje. No wiesz, właśnie. Ale ja myślę, że z perspektywy, wiesz, Bartka Królika, który tutaj przede mną siedzi, który wiem, jakiej jakości robi muzykę, nie? Więc szczerze mówiąc, niewiele osób udostępniło moją muzykę. No właśnie. A ciągnę ten temat ze względu na tak, że ja widzę, jak ty się udzielasz wśród właśnie wspomnianych młodych artystów. Ja widzę, jak ty udzielasz się na koncertach, kiedy ty
przychodzisz na te koncerty, ludzie mają swoje premiery, ty tam jesteś. Oczywiście nie zawsze, ale w wielu przypadkach bywasz. Czy wspierasz właśnie młodych artystów? Czy zdarza się, że widzę też u ciebie coś, jakąś twoją rekomendację muzyczną? Tak. I to jest na przykład z rynku, polskiego rynku muzycznego. I to jest fajne, to jest w porządku, nie? Pewnie. Czy to dużo cię kosztuje? Tak powinno się to dziać, no, no właśnie. Żebyśmy mieli to zrozumienie, że pomimo tego, że jesteśmy inni, że potrafimy, bądź mamy inną filozofię muzyczną, to potrafimy jakby zauważyć fajność w tej odmienności, nie? Jasne. To jest ekstra. Zresztą na tym polega tak naprawdę muzyka i na tym polega w ogóle życie, nie? Dokładnie. Żeby dostrzegać fajność w odmienności. Wiesz, a ludzie się wspierają na pokaz w social mediach i wiesz, budują jakieś historie wokół siebie i jakby swoich tych przekonań i byciu, nie wiem, cool, a okazuje się, że wiesz, że to jest taka powłoka, taka tylko... Jest też bardzo dużo takich właśnie akcji, żeby to wszystko kliknąć jest like. Te PR-owe, PR-owe działanie, nie? Ale wiesz co, ja też wierzę w to, że te grupy, które się wspierają, po prostu lubią się. Tak to jest. No, wiesz, to jest tak jak w szkole podstawowej, nie? Czy w przedszkolu po prostu. Dzieci przychodzą na początku, nie znając się zupełnie, ale po chwili tworzą się właśnie małe grupki, jasne. Ludzie się, wiesz, rozpoznają i lubią ze sobą przebywać, nagrywają ze sobą piosenki właśnie i tak dalej. Nie? No więc moje środowisko jest dosyć małe, bo jest niewiele osób, które wykonuje taką muzykę, która ma te inklinacje, rytmy bluesowe, muzyki okolic jazzu i tak dalej, nie? Jednak większość w Polsce jest post-rockowa, że tak powiem, albo rockowa, nie? Czy też alternatywna, nie? Ja jestem troszkę taki inny, nie? Otwieram jakby inną kategorię, powiedzmy. Tak. Bardziej, że tak powiem, jestem z matką muzyki niż z ojcem muzyki. Okay. Bo ojciec to jest ten rock, ten bunt, to wszystko, a matka właśnie to jest ten soul, te uczucia, emocje i tak dalej. Wyrażane w nieco inny sposób. Nie? No i właśnie ja jestem z tej strony. Okej, okay, a właśnie powiedziałeś o tym, a to nie jest taka trochę wrzucenie się do takiej szufladki. Czy ty masz problem z wrzucaniem się albo szufladkowaniem? Bo wiem, że też jest coś takiego, że ludzie unikają szufladkowania, unikają porównań. Kiedy ich się wrzuca do alternatywy, oni mówią, dlaczego alternatywy? Albo wrzucasz mnie do popu i ktoś mówi, nie, ja nie chcę być popowa, a później Daria Zawiałow nagrywa świetną płytę Dziewczyna pop i mówi jasno o tym, że to jest pop i ja jestem z tego dumna. Jasne. I nagle wszyscy mówią, o, pop jest super, nie? I jaki ty masz stosunek do tego? No z tym szufladkowaniem to jest tak, że... No muszę to powiedzieć, jeżeli jesteś na pewnym etapie już tworzenia muzyki, obcowania z muzyką, to wiesz, że tak naprawdę muzyka to jest jedno, no tak. Że tak powiem, to jest jedna materia w sumie i te style muzyczne nie mają dla ciebie znaczenia. Ja jako producent muzyczny tym bardziej, nie? Muszę po prostu, znaczy nawet nie muszę, tylko wiem o tym po prostu, że Wonky One jest tym samym, co Agnieszka Chylińska, czy tam Natalia Przybysz, czy ktokolwiek, wiesz, nie? Czy Dawid Podsiadło, nie? Jest to podobna materia muzyczna, tylko troszkę przekręcone są gałki, wiesz, w którąś stronę i to brzmienie odrobinę się różni, ale tak naprawdę operujemy tym samym materiałem, nie? Więc ja nie lubię właśnie szufladkowania muzycznego, ponieważ w ogóle muzyka dzisiaj jest bardzo eklektyczna. Dzisiaj trudno powiedzieć, co jest popem, nie? Czy popem jest to, co się sprzedaje, czy popem jest to, co stylistycznie zostało nazwane kiedyś popem. Ciężko powiedzieć, nie? No tak, kiedyś było Michael Jackson, Madonna i jakby wiedziałeś, że to są król i królowa popu, nie? Wolę podział na muzykę wartościową i niewartościową, nie? I chciałbym, żeby ludzie nauczyli się rozpoznawać po prostu to, nie? Która muzyka jest jak chińskie bułki z supermarketu, tworzona z półfabrykatów i czy osoba tworząca tą muzykę po prostu, jaką ma historię swoją i tak dalej. A która muzyka jest jak pieczywo na zakwasie, dokładnie. 72 godziny wyraz. Otóż to. No, to mnie interesuje, nie? Żeby ta głębia była zauważalna i żeby można było to zweryfikować i żeby tego typu artyści właśnie byli wynoszeni na piedestał, że tak powiem, nie? Bo jest wielu wannabes, którzy zyskują uwagę za sprawą tego, że potrafią zwrócić na siebie uwagę za sprawą social mediów i tak dalej. Prowadzą autotelewizję własną na przykład, nie? Ze swoim telefonem i tak dalej. Tymczasem no, wielu artystów, którzy są bardziej introwertyczni na przykład i nie spełniają tych kryteriów dzisiejszych, wiesz, social mediowych, czyli bycia po prostu osobowością social mediową, no bardzo cierpi na tym po prostu, nie? Że nie może się przebić, a ma tak naprawdę bardzo wiele do powiedzenia od strony muzycznej stricte. Więc
No, jest wiele głosów ze środowiska muzycznego, że dzisiejsze czasy no, nie sprzyjają muzyce stricte, nie? Tylko są jakby... Dodatkiem? Dodatkiem do tej całej socjologii właśnie, do tej socjotechniki i tego wszystkiego, co się dzieje w social media. Ja będę powoływał się na książkę Zarażenie dźwiękiem Stanisława Trzecińskiego i tam on napisał właśnie o tym, jaki muzyka ma dzisiaj wpływ na nas, że często ta muzyka dzisiaj jest tłem do sprzątania, gotowania, że coraz więcej, a tym bardziej młodych ludzi sięga po tą muzykę dodatkowo, że jakby nie przywiązuje do niej... Wczoraj rozmawiałem właśnie na ten temat, że dzisiaj trudniej się jakby utożsamić w ogóle z artystą na dłużej w ogóle, że jakby ludzie płycej wchodzą w ogóle w danego artystę, nie? W związku z tym, że słuchamy playlist i że to wszystko się tak zmienia. Jest też singlowe, nie? Ten taki właśnie... Żywotność muzyki jest krótsza, nie? Jasne. No ale ja wierzę cały czas, naiwnie gdzieś to może, ale jednak w moc muzyki i w to, że mamy tego przykład, że można jednak... No, wybić się muzyką. Tak. No Dawid Podsiadło jest przykładem tego. Daria Zawiałow ma swoich naprawdę wiernych fanów, którzy naprawdę żyją tym jakby przekazem i identyfikują się z tymi treściami i jakby rozumieją ich wagę, nie? Więc to jest ekstra. Powiedziałeś też o social mediach. Miałem do tego przejść później, ale teraz tak to naturalnie wyjdzie. Powiedziałeś o tym, że są artyści, którzy czują social media, którzy nie czują. Tak. A ty jesteś artystą, który czuje social media, czy nie? Nie, ja nie czuję zupełnie. Jestem właśnie typem osobowości, może nie wiem, czy to dobre porównanie, ale powiedzmy jak Rojek na przykład, nie? Albo nie wiem, Tom York na przykład, czy tam... Czy chociażby, nie wiem, nie wyobrażam sobie, że już kiedyś, nawet chyba mówiłem to kiedyś komuś, rozmawialiśmy na ten temat, że nie wyobrażam sobie, że Kurt Cobain tworzy TikToka. No nie wyobrażam sobie po prostu, wiesz, przy takiej osobowości, nie? Ja na przykład jestem takim człowiekiem, że wolę przemyśleć pewne sprawy, napisać je, wiesz, wyprodukować coś, dopracować to dzieło, namalować ten obraz i go wystawić dopiero, nie? Natomiast jest wielu artystów, którzy jest no takimi, w cudzysłowie, nie obrażając nikogo, kuglarzami, nie? Jakby działają w tej chwili, w danym momencie i są freestyle'owi po prostu, nie? I to też jest fajne, nie? Tylko, że no, istnieje ta duża dysproporcja dzisiaj i to jest chyba ten problem, że rzeczywiście biznes, który zawsze rządzi show biznesem, czyli pieniądz, który rządzi show biznesem, zawsze idzie w te miejsca, gdzie się coś dzieje, gdzie ktoś po prostu przykuwa swoją uwagę, nie? I dlatego wygrywają zjawiska socjologiczne, a nie muzyka. I ta muzyka ma o wiele dłuższy czas, ten proces trwa dłużej, żeby dotrzeć za pomocą właśnie festiwali, koncertów do ludzi, nie? Jasne. A w ogóle rozumiesz fenomen social mediów dziś, czy nie? Czy starasz się go nie rozumieć? No, rozumiem. Jest to związane po prostu z tym, jacy jesteśmy, jacy są ludzie. Ludzie zawsze byli ciekawscy, nie? I po prostu to się dzisiaj dzieje, że zaglądamy po prostu często, chcemy zobaczyć albo fajniejsze życie, albo po prostu jak kto co ma do powiedzenia i tak dalej. No tak, ale właśnie z branży muzycznej, czy właśnie tę kwestię tutaj starasz się zrozumieć, albo może wiesz, bo tak naprawdę social media dziś bardzo pomagają artystom i kiedy obserwuje to, jak oni na przykład promują swoje single przez TikToki, czy właśnie w serwisie Instagram, to po prostu widać, że to się dzieje. I jak nawet sprzedają bilety na swoje koncerty, to widać ten ruch social mediów. To, że ludzie tam, wiesz, po prostu piszą komentarze, ja się wybiorę na koncert. Tak. Wiesz, tworzy się po prostu taki organiczny zasięg o tym, co się dzieje. Tak. I właśnie też te badania pokazują, że TikTok jest dziś najpopularniejszym serwisem, jeśli chodzi o szukanie muzyki. Ludzie szukają tam muzyki. A wszedłem na konto Bartka Królika na TikToku i tam nic się nie dzieje. Nie. No nie używam TikToka, wiesz, z prostej przyczyny. Nie mam po prostu na to czasu. Wiesz, są artyści, którzy nie mają życia swojego, w sensie takim, że zajmują się wyłącznie muzyką, są młodzi często, nie mają rodzin. Wiesz, są w innej sytuacji finansowej i po prostu mają czas na to i mają też predyspozycję do tego, albo mają od tego swoich ludzi, którzy po prostu ogarniają im to, nie? To jest jakby zupełnie inny świat, jakby kolejna działka po prostu, taka trochę telewizyjna, nie? Trzeba mieć też warunki do tego, żeby pokazywać różne ciekawe rzeczy. No my żyjemy w miejscach, w których ja uważam, że nie ma... Znaczy ja żyję, może w ten sposób powiem, ja żyję w takich miejscach, w których uważam, że nie mam zbyt wiele do pokazania ciekawych rzeczy. Tą ciekawą rzeczą, którą chcę pokazać, to jest właśnie ta muzyka stricte i przemyślany koncept pewien. Jakiś teledysk na przykład, nie? Albo związana z tym cała w ogóle historia, nie? No ale to się nie wiąże zupełnie z pędem dzisiejszych czasów i z TikTokami. Rozumiem wagę TikToka i generalnie social mediów. Używam Instagrama i tam informuję ludzi o wszystkich ciekawych wydarzeniach muzycznych, z którymi jestem związany. Jakby w takim minimalnym stopniu oczywiście jakby uczestniczę w tym, nie?
Natomiast mam swoje życie obok tego, prywatność swoją. I przede wszystkim jestem bardzo zajęty. Nie? Pracuję, wiesz, jako nie tylko jako solowy artysta, który inwestuje w siebie, ale też pracuję jako producent muzyczny dla innych artystów. Ale między innymi. Tak, tak. No i tak, albo dla Męskiego Grania tak. Ostatnio. Nie? Więc... Wiesz, ja wszystko to rozumiem. Ja właśnie, wiesz, zadaję te pytania jakby w innym też celu, ale jakby rozumiem to, że ty stawiasz na muzykę i ja chciałbym, żeby ten świat tak wyglądał, żeby to muzyka zawsze się broniła, a nie nagrane 10 rolek, czy jedna rolka, albo 10 postów. Ale no, rzeczywistość jest taka. Kiedy patrzę się na właśnie, no nie widzę tego planu marketingowego, ale jeżeli wchodzę na danego artystę i widzę, widzę te posty, widzę, jak to wszystko jest zaplanowane, to wiem, że tam jest plan, że tam już wszystko jest rozpisane. Wiem. U mnie tego nie ma, no. No właśnie, u ciebie tego nie ma, ale ty tak jakby jawnie mówisz, że ty tego po prostu unikasz, ty tego nie rozumiesz, nie chcesz pokazywać? Czy ja po prostu nie mam takiej osobowości, wiesz, takiej autrowertycznej. No nie jestem osobą, która będzie siedziała przed kamerą i po prostu mówiła jasne. Wszystkim, nie? Ja raczej na co dzień jestem przemyśleniowcem, wiesz. No tak, no to wiesz, ja jakby bardzo, bardzo ciebie też lubię i obserwuję to, co robisz. I więc posłuchałem oczywiście twojej płyty, no to jest naturalne. Po prostu posłuchałem. Ale kiedy tak przejrzałem sobie twojego Instagrama i tam widziałem chyba 4 wpisy o tym, że będzie album, nie? Tak, tak. Że to po prostu nieliczna ilość. Jak na przykład, nie wiem, dajmy na to Daria Zawiałow. Tam po prostu wszystko było koncepcyjnie. Tak, tak. Podzielone posty, okładki, zaplanowane w ogóle 3 okładki. No tam jest też wielki budżet w tej chwili, oczywiście, wiesz, no oczywiście, to swoją to drogą. To też kosztuje, nie? To swoją drogą. Ale jakby tutaj z jednej strony super, że stawiasz tylko na muzykę, ale z drugiej strony myślę, że ta taka, w cudzysłowie, nawet inwestycja, może niekoniecznie, bo naprawdę wiele rzeczy można robić bez dodatku, albo zaangażować wielu ludzi. Program Premierowy Music zaczął się 4 lata temu, nie było żadnego budżetu na to, po prostu stworzyliśmy to z Kubą, który interesował się filmem, chciał nagrywać, a ja byłem tą osobą, która chciała mówić o muzyce, która chciała spełniać swoje marzenia. I to się udało. Zrobiliśmy to bez budżetu. Robiliśmy to przez lata i gdybym wtedy powiedział, że to się nie uda, bo nie mam na to, nie zainwestuję pieniędzy, to pewnie bym się poddał. Ale powiem ci jedną rzecz. Ja wolę na przykład przyjść do ciebie i z tobą porozmawiać. No super, no niż się cieszę. Po prostu mówić do TikToka, wiesz. No, ale powiem ci, że ja mam, ja to się tak mądruję, ale ja mam podobnie. Kiedy wiesz, tam widzę TikToka, to... Fajnie, możemy coś nagrać, zrobimy, ale żebym wziął telefon z ręki, sobie nagrywał, też tego nie czuję. Nie mam takiej potrzeby, żeby powiedzieć, dzisiaj wstałem o 8 rano i zjem sobie owsiankę z bananem, bo nie zjem dzisiaj z truskawką, bo nie kupiłem truskawki. Wiesz, o co chodzi? Albo pójdę do sklepu i kupię truskawki. Nie czuję tego. Ludzie to, są tacy, którzy to czują, spoko, niech to robią. Tylko, że no, niestety to jest smutne, ale ci ludzie, którzy to robią, osiągają może większy sukces. I tyle. Okej. Tylko po prostu ten sukces bazuje właśnie pewnie na tym, wiesz? Pewnie tak, stricte, pewnie tak, nie? Oczywiście. Pytanie, czy ta muzyka nadąża za tym social mediowym strumieniem właśnie, który oni wysyłają. Więc ja wolę po prostu, żeby ludzie może nie dowiedzieli się, żeby dowiedzieli się ode mnie na koncercie Igo chociażby, ale żeby było to przez muzykę właśnie, nie? I żeby zaczęli doszukiwać się i grzebać sami, interesować się właśnie tym konkretnie. Nie? Druga płyta, 2020, Pan od muzyki. Myślę, że to też twój pseudonim w branży muzycznej, kiedy mówi się Pan od muzyki, lampka Bartek Królik. Dziś album 14, drugi solowy album. Mówi się o tym drugim albumie, że to jest jakiś taki sprawdzian i że to weryfikuje artystę. No nie dla mnie. Nie dla mnie, bo ja wiesz, ja tego tak nie traktuję, wiesz, dlatego że ja nieprzerwanie pracuję nad różnymi płytami od 20 lat praktycznie. Dla mnie to jest po prostu jakaś tam konsekwencja 20 plus mojego... nawet. Dokładnie, tak. Jest to dla mnie jakaś konsekwencja po prostu działań, wiesz. Dla mnie to jest po prostu another dimension, jak to się mówi. Kolejne otwarcie. Zresztą ta płyta jest kompletnie inna od pierwszej. Ja po prostu nie lubię się nudzić i lubię eksplorować. Ale myślę sobie, że teraz tak naprawdę po tych wszystkich latach zebrałem sobie to, co najbardziej lubię w muzyce, to, co mnie kręci, co jakby komplementuje dobrze moje warunki głosowe i wybrałem po prostu takie składniki, z których uszyłem tę płytę właśnie. A tymi składnikami to jest właśnie rytmika, trochę taneczna, bo ja zawsze byłem tanecznym chłopakiem. To jest gdzieś tam, to są mechanizmy muzyki klubowej, które są właśnie dzisiejsze, które powodują, że ta muzyka na festiwalach świetnie wybrzmiewa, po prostu, gdzie ludzie pasmowo odczuwają ją, wiesz, i idą za nią. Nawet jeżeli nie znają. Jest też bardzo fajne w utworach, gdzie to wchodzi. To jest ta fala właśnie. Dokładnie.
stare analogowe klawisze z lat 80., które miały właśnie takie atłasowe, piękne brzmienie, ciepłe często, ale nie tylko, bo dają się mega wykręcić w kwasowe totalnie, wiesz, brzmienia, więc przede wszystkim no, dają koloryt, nadają kolorytu, nie? Więc to bardzo lubię. Ale przede wszystkim, to jest chyba najważniejsze właśnie na tej płycie, to są te treści, czyli to, że ja jako 40-latek, że tak powiem, zebrałem myśli w końcu po okresie pandemii, zacząłem się zastanawiać właśnie nad tym, czego ja chcę, co ja myślę o świecie, co mi się w nim podoba, co mi się nie podoba i ująłem to w słowa po prostu. I ta płyta jest dość pesymistyczna, szczerze mówiąc, ale zawsze ma ten pierwiastek tego, że jednak przezwycięży to, nie? Że jakoś chcę afirmować, że będzie dobrze, nie? I została tak skonstruowana, że właśnie zaczyna się od bardzo trudnych, wręcz osobistych często przeżyć i przemyśleń związanych z przeszłością, właśnie z rozliczeniem trochę z tą przeszłością zmierza w kierunku uwolnienia. Ten taniec właśnie kończy tę płytę właściwie. Tak. Nie? A zaczyna przepiękny, bezdomny król. Otóż to. Ciężki numer, no. Ciężki, ale w ogóle też dobór słów, że ta trochę abstrakcja, trochę, wiesz, połączenie bezdomny król. Mm-hmm. No tak, bezdomny król oznacza, że z jednej strony żyję po prostu jak król, a z drugiej strony nie mam fundamentów, ponieważ mam trudne relacje po prostu z niektórymi osobami w swoim życiu, które są niepozałatwiane, nie? Więc jestem takim bezdomnym królem, no. Takim, wiesz, takim, kim, kto, to jest ten jakby... dom się chwieje po prostu, nie? Czyli to jesteś ty wsadzony w te słowa? No, to jest piosenka o mnie po prostu, nie? Właśnie, bo ja sobie przygotowałem, bo bardzo lubię ten utwór, ale chciałem go w swoim towarzystwie zacytować. Proszę bardzo. I kiedy zrobiłem sobie cytat, pomyślałem o tym, że to będą, wiesz, dwa wersy, a tutaj mam całość, bo uważam, że jest naprawdę warto uwagi tego, żeby zastanowić się, żeby rozłożyć, że na czynniki pierwsze, kiedy słuchasz tego utworu, to inaczej trochę odbierasz te słowa, kiedy spisujesz te słowa, przeczytasz. Tak. Tak. Jeżeli nie znacie tego utworu, to sprawdźcie Bezdomny Król, a ja teraz go zacytuję. Chcę być wolny, byłem głodny, jestem jak bezdomny król. Ta historia jest przestrogą dla ludzi, takich jak ja, którzy czują za mocno i późno lądują w snach. On wyszedł z domu, gdy miał kilkanaście lat. Jego ojca ani matki na nic już nie było stać. I końcówka. W głębi duszy, po tym chciałbym kogoś blisko, obiecywał wiele, a kończyło się na łzach. No tak. No tak, to są wszystko z życia wzięte historie, mówiące o drodze, którą przeszedłem, ale nie tylko ja, bo zresztą Ola tak samo, która śpiewa w drugiej zwrotce, tak, Udo. No mamy, myślę, że wszyscy mamy w ogóle historie, z którymi się mierzymy i które rzutują trochę na nasze życie dzisiaj, nie? I te historie często są nierozwiązane, nie możemy sobie z nimi poradzić i to są historie często dotyczące naszych rodziców na przykład, relacji z nimi, albo z osobami z naszych związków byłych chociażby, nie? No więc, no tak, no tutaj opowiadam, sięgam jakby do swojego życia i do trudnych chwil w tym życiu i rzeczywiście no, zdradzam, że tak powiem, skąd te zmarszczki się wzięły, nie? Rzeczywiście na co dzień, że nie jestem po prostu, nie jestem szczęśliwy tak naprawdę, nie? Że jakby mierzę się, zresztą muzyka soul często mówi o tym, dotyka tych czułych strun w człowieku, nie? Mówi o tym prawdziwie po prostu, o tym, co przeżywamy, nie? No rzeczywiście, chcę być wolny, byłem głodny, bo byłem głodny, głodowałem rzeczywiście, byłem nawet przez moment, można powiedzieć, że bezdomny, choć to bardzo mocne słowo. Jestem jak bezdomny król, że jakby jest to odniesienie właśnie do tego, gdzie emocjonalnie jestem, nie? I no, muszę sobie poradzić z przeszłością swoją. Okej. Okay. A powiedziałeś o tym, że jesteś nieszczęśliwy, tak, tak naprawdę, tak całościowo? Wiesz co, no szczęście... To jest rzecz ulotna, szczerze mówiąc, nie? Życie, wiesz, jakie jest dualne tak naprawdę. A dziś? Nie? 11 Dzisiaj stycznia? Czuję się dobrze jakby, nie? Generalnie czuję się dobrze ze sobą, aczkolwiek no, mam w głowie, wiesz, cały czas walczę z myślami, nie? Dlatego, że myślę, wiesz, o sytuacji na wschodzie, no, na przykład naszym najbliższym i tym dalszym wschodzie. Myślę o polityce naszej polskiej, wiesz, myślę o swojej rodzinie na przykład, o związanych z tym challenge'ach, wiesz, myślę o show biznesie, o pracy po prostu, o wielkiej niewiadomej, o tym, w którą stronę to wszystko zmierza, no po prostu zastanawiam się nad życiem, jak każdy z nas. Okej. Ale tak, że bardzo się fokusujesz na tym, co będzie jutro, myśląc
nie myśl, na, w sensie nie myślisz o tym, co będzie dziś, tylko bardziej myślisz o tym, co będzie jutro? Mam takie po prostu momenty. Jakby okay. Sinusoida gdzieś tam, gdzieś tam udziela się każdemu chyba artyście. Nie? W związku z tym, że my nie mamy stałości w życiu, nasz zawód jest bardzo zmienny. Dzisiaj jesteś, jutro ciebie nie ma, wiesz, dzisiaj masz pracę, potem nie masz pracy przez ileś miesięcy. Więc no, jesteśmy gdzieś tam niestabilni po prostu, nie? I trzeba naprawdę sobie mocno radzić w życiu, ze swoją, znaczy trzeba sobie mocno radzić ze swoją głową, dbać o tą głowę, co nie jest łatwe. A świat nie pomaga w tym. No nie? Dokładnie. Bo dokłada nam ciężarów, nie? Ale generalnie jakby na co dzień czuję się okej, wiesz. Niedawno doświadczyłem, kilka lat temu doświadczyłem takiego zdarzenia, gdzie znalazłem się w szpitalu. Dostałem naprawdę taką druzgocącą diagnozę, która spowodowała, że ogołociło mnie to ze wszystkiego, co myślę na temat świata, na temat siebie, na temat wszystkiego tak naprawdę. Jakby dotknąłem istoty życia w ogóle. Zrozumiałem, czym jest w ogóle życie, nie? Że ono samo w sobie po prostu płynie. Dopóki płynie, to jest, człowiek jest bezpieczny gdzieś tam, nie? To jest najbliżej siebie samego, nie? Tak. I to było zdarzenie no, totalnie jakby takie pionizujące, nie? Bo pokazało, że nieważne jest, co myślimy na swój temat, na temat innych, tak naprawdę ważne jest tu i teraz. I staram się często wracać do tamtej chwili, kiedy mam kryzys i po prostu wiedzieć, że ta egzystencja, to życie jest tak naprawdę najważniejsze. Dopóki nie dzieje mi się żadna krzywda z zewnątrz, to jestem bezpieczny, nie? I słucham swojego serca. Oddycham, wiesz, o co chodzi, nie? Jestem po prostu bliski siebie, nie? Staram się wracać do siebie. I w jednej z piosenek napisałem o tym, że chcę właśnie wracać do siebie, tam, gdzie moje miejsce, tak, gdzie wszystko jest ludzkie i gdzie moja przestrzeń. Nie? Tak. Jak nie możesz głowy, to uratuj serce. Otóż to. Otóż to. Ale właśnie chciałem też powiedzieć jedną rzecz, bo ty śpiewasz o smutnych rzeczach i kiedy dziś o tym opowiadasz i kiedy mówisz tak bardzo prywatnie i szczerze, otwarcie o tym, co się dzieje, co się działo, to utwierdzam się w przekonaniu, że ty to bardzo łatwo, bardzo ładnie ukrywasz w muzyce, bo twoja muzyka jest bardzo taneczna. Wiesz, o co chodzi, że te smutne rzeczy, tak. Czyli chociażby nawet to, co przed chwilą przytoczyłem, czyli jak nie możesz głowy, to uratuj serce. Tak. I to jest, wiesz, w bicie Tak, taneczne. W tym bicie energetycznym. Wiesz dlaczego? Bo życie jest słodko-kwaśne, wiesz. Nie? Że ten kwas to jest to nasze życie, ale ta słodycz jest właśnie w tym bicie, wiesz, tak. O co chodzi. Muszę powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, że gdzieś tam są pewne stereotypy, nie? Ludzie myślą stereotypowo o muzyce bardzo często, nie? Że jeżeli jest beat, to już musi być taneczna muzyka stricte do zabawy. I często, wiesz, ludzie, którzy słuchają moich piosenek, mówią, że to taka, wiesz, przyjemna nutka, nie? Taneczna, nie? A tymczasem właśnie tam jest przekaz totalnie hardkorowy, wiem, nie? Wiem, właśnie. Piosenka Chłopiec z zapałkami chociażby, z Błażejem Królem, no to jest, wiesz, ona ma beat oczywiście taki i on jakby komplementuje w ogóle, wiesz, jakby atmosferę w ogóle, nie? Taką, jakby obrazuje trochę atmosferę tego, o czym jest ten tekst, że jednak w dzień otwieramy to światło ujście, że ten ogień jest w nas, ale tak naprawdę cała treść tej piosenki mówi o tym, o pewnego rodzaju beznadziei, o trudzie związanym właśnie z życiem, wiesz, z codziennością, nie? No i teraz, wiesz, jeszcze wracając do tego, o czym mówiłem przed chwilą, że ludzie myślą stereotypowo o muzyce, że jeżeli muzyka ma szybki rytm, to znaczy, że musi być taneczna. Jeżeli wyrażamy bunt, no to musi być to rockowe i z pazurem. Czasem nic bardziej mylnego. Tak jak wspominałem wcześniej, w związku z tym, że kultury się przenikają ze sobą, to jakby te stereotypy zostały już dawno, wiesz, złamane, że tak powiem. I wiesz, ludzie na szybkim bicie śpiewają naprawdę smutne treści, nie? I to jest właśnie ten twist, to przełamanie takie, nie? Które daje zupełnie inny rodzaj odczuć, nie? Że coś jest nie tak, wiesz, nie? Tylko rzeczywiście to wymaga zaangażowania, żeby zrozumieć, jakby na czym polega to połączenie, to trzeba rzeczywiście wejść w ten tekst, zrozumieć go i zrozumieć to zestawienie z tą muzyką. I wtedy często można dostrzec, że to się super komplementuje. Jeżeli patrzy się szerzej, nie? Otóż to, no. Tego życzę zawsze odbiorcom i zawsze chciałbym, żeby ci... Z jednej strony szerzej, a z drugiej strony też właśnie, że stricte, żeby wejść w ten tekst. Tak, tak, tak. Tylko żeby właśnie jakby połączyć to. Ale to jak to jest na koncertach, kiedy ty tam skaczesz z tą wielką wspomnianą już kulą do smutnego tekstu. A właśnie z kulą tańczę do piosenek, które już są właśnie, wiesz, no tak, ale czekaj, no Fala, bo Bezdomny Król, pamiętam, że nie było tego na supporcie akurat jego, ale no Fala się pojawia.
Tak. No i jakby tutaj jest tekst jasny, już wskazany, tak. Omówiliśmy, no i tak. Jakby to się dzieje. Ale kula wchodzi w momencie, kiedy śpiewam do gwiazd, unosicie do gwiazd. A dobra, tak, unosicie do gwiazd, tak, to chyba z Kablu Szafrańskiego. Z tysiąca myśli, które tak, sobie masz, tak, masz rację, jedna masz się spełni, zawiruje świat po no prostu. Tak, ale... Czyli totalnie hedonistyczny i taki... Ale nie jesteś spokojnym artystą na scenie, więc ty cały czas gdzieś tam chodzisz, cały czas jakoś starasz się, wiesz, wprowadzić to, żeby ci ludzie odkleili się od podłoża, więc mimo wszystko starasz się dostarczać treści rozrywkowej. Finalnie koncert kończy się imprezą po prostu, tak. Połączeniem, wiesz, z ludźmi, nie? Okay. Ale początek jest spokojniejszy, nie? Bo chłopiec z zapałkami i fala przebiegają właśnie w takiej atmosferze jednak bardziej skupienia, nie? Ale w momencie, kiedy wchodzi Nocą w mieście już, szukam Nocą w mieście ludzi, którzy razem są, no to tak, to już zaczyna się po prostu to przejście, po prostu, gdzie ja zostawiam za sobą tą przeszłość, zostawiam te trudne sprawy i jednak daje się porwać po prostu chwili. Daje się porwać tu i teraz i temu, że mamy siebie nawzajem, że żyjemy w Polsce tu i teraz, że nikt nas nie atakuje jeszcze. No tak. Nie? Że jeszcze oby mamy, tak pozostało. Oby tak pozostało, że po prostu mamy siebie i że ta chwila jest niepowtarzalna, nie? Więc no tak. To jest ekstra. Ale ja jeszcze stawiając kropkę na temat tego, bo bardzo, bardzo cieszę się, że opowiedziałeś o tym albumie, bo miałem przygotowane dużo pytań i cieszę się, że to wyszło tak od ciebie. Że postawić taką kropkę na tym, że kiedy wspomniałeś o kolorze, to kiedy opowiedziałeś, kiedy ja znam twoją twórczość i opowiedziałeś o tym, to ja zobaczyłem kolor tej muzyce. Okej. Okay. I zostawię go sobie, dobra. Nie mówiąc innym, ale naprawdę możecie odkryć ten kolor w Bartka Muzyce. Ja też dodam jeszcze, że ten album to też jest taki super hołd dla lat 90. w muzyce. W dużej mierze, tak. Tak, że tam słychać tą inspirację. Tam trochę słyszę Daft Punk nawet. Jest, tak. Że gdzieś tam te inspiracje są mi bliskie i myślę, że ta płyta też jakoś taka całościowo super się sprawdza, kiedy jej słucham. Ale... Chciałbym jeszcze powiedzieć cały czas będziemy rozmawiać trochę o tym trendzie, o tym, co panuje w sieci internetu, jak ta muzyka jest promowana. Czy ten album wpisuje się w trend muzyczny? Nie. Zupełnie nie. Nie. 2013 byłoby pewnie super. Wiesz co, ja zawsze idę pod prąd. Wiesz, staram się być niekoniunkturalny. Nie? Nie lubię po prostu powielać tego, co ktoś już zrobił, tylko dlatego, że to się sprzedaje, nie? Jakby staram się przede wszystkim szukać siebie, wiesz, i tego, co dla mnie jest ważne, nie? I jakby swojej formy wyrazu i wypowiedzi. Wiesz co, nie martwię się tym, że ta muzyka nie jest jakoś tam w trendach, wiesz, dzisiejszych, bo te trendy się zmieniają, wiesz, bardzo często, nie? I to, że ktoś jest na świeczniku, nie zależy też w dużej mierze od muzyki, wiesz? Tylko od wielu innych czynników, szczególnie w naszym kraju, w Polsce, w małym środowisku muzycznym. Więc ja sobie założyłem, że po prostu idę swoją ścieżką, nie? Byłem wszędzie naprawdę, grałem wszędzie, widziałem, na czym polega bycie na szczycie, bycie na totalnym dole. I dobrze jest mi tam, gdzie jestem, po prostu małymi kroczkami sobie idę swoją ścieżką i liczę na to, że po prostu ktoś to odkryje i będzie po prostu ze mną szedł. Nie? A jaką relację można określić tego albumu z radiem? Wiesz co, uważam, że te piosenki mogłyby być w radio. Naprawdę. Zresztą, wiesz, ludzie, którzy nie znają tych piosenek i przychodzą na koncerty, kiedy się zdarzają, są porwani przez te utwory, nie? Więc wiem, że te utwory działają, nie? I mogłyby lecieć w radio, naprawdę. Ale nie są tam z różnych względów. No i teraz można by na ten temat rozmawiać dzień i noc, ponieważ to spędza sens powiek wszystkim artystom, że mamy sprzeczne interesy z szefami stacji radiowych, którzy jakby formatują muzykę, czyli ta muzyka musi być określona stylistycznie w danej stacji radiowej. I jeżeli ktoś wystaje za bardzo, jest inny, to często nie przystaje po prostu tego. A jeżeli jeszcze do tego nie ma zasięgów, wiesz, i tak dalej, no to w ogóle jest niespomijany, nie? Więc ja się nie martwię radiem, jakby działam sobie w internecie, ale przede wszystkim liczę na festiwale i no tam właśnie, występuję. Bo tutaj, tak. Bo już właśnie powiedzieliśmy o właśnie radiu, o tym trochę social mediach, czyli o w sumie dwóch dzisiaj mediach, które dzisiaj są bardzo istotne, no internet. Ale jednak koncerty, bo koncerty to jest chyba coś, co ty bardzo czujesz. Uwielbiam, prawda? Ale jeszcze wiesz, to chciałbym o tym radiu powiedzieć, wiesz? Z tym radiem to jest tak, że po prostu bardzo często dostaje się przykaz odgórny, że musisz zrobić piosenkę a la ktoś tam, nie? Bo to musi być takie jak Mrozu, to musi być takie jak, nie wiem, Ania Dąbrowska kiedyś na przykład, nie?
Dlatego, że to się sprzedało i że to jest fajne. W związku z tym ty musisz grać retro muzykę o rockowych podwalinach i śpiewać z pazurem oczywiście, bo innego sposobu nie ma w Polsce, tylko musisz mieć pazur. Wiesz. Utwór musi mieć bridge. Dokładnie, na przykład, nie? Czy tam coś. No więc, wiesz, to są kompromisy, na które, jeżeli chcesz żyć w zgodzie z samym sobą, no nie chcesz iść po prostu, nie? Chociaż są tacy, którzy idą i idą w to, wiesz, jakby tworzą muzykę stricte po to, żeby ona trafiała w określone miejsca, nie? Natomiast, no ja, dla mnie niezależność twórcza jest mega ważna, nie? Kosztem właśnie takiego dużego sukcesu. Ale myślę sobie też, tak szczerze, jak już rozmawiamy przed państwem, przed milionami słuchaczy, ja wiesz co, nie mógłbym, nie potrafiłbym nawet wykonywać muzyki takiej jak te osoby, które rzeczywiście tam, wiesz, są w danym momencie popularne. No nie byłbym w stanie naśladować Mroza, bo Mroz jest jedyny w swoim rodzaju, wiesz o co chodzi, jest po prostu wspaniały i połączenie pewnych czynników powoduje, że on jest taki, jaki jest. No. Ja nie mam takiego głosu, mam zupełnie inny, no i chciałbym właśnie, żeby w dzisiejszych czasach doceniano właśnie odmienność, żeby było miejsce dla wielu artystów, których uwielbiam, których znam, którzy zasługują na to, bo jest naprawdę super, jest wielu artystów, którzy nigdy nie trafią do stacji radiowych, a wiem, że porywają tłumy na koncertach. Jest wielu takich artystów. No. I wielu ma takie przygody, że było w radio, kiedy zrobiło coś podobnego, to nagle okazuje się, że ten utwór wcale nie jest radiowy, według. Wiadomo. Czego. Ale też jeszcze jedna rzecz, bo powiedziałeś o tym, że trochę powiedzieliśmy o tym trendzie. No i dziś patrząc na to, i też jeszcze powiedziałem jedną ważną rzecz, żeby to po prostu się spięło, muszę to powiedzieć, że trochę mam wrażenie, że artyści szukają bycia podobnym do czegoś, do kogoś czegoś, a bardziej w swoich utworach. I na ten trend sampli, który wrócił bardzo, który dziś jest często spotykany. Ostatni album, cały Nicki Minaj, którą się lubi lub się nie lubi, jest bardzo popularna, zrobiła album, każdy utwór ma wykorzystany jakiś fragment, a czasami nawet całe utwory. I okazuje się, że może być popularna, może być ta popularna płyta, chociaż ona wyjątkowo nie była popularna, bo jakoś super się nie sprawdziła. Ale nie wiem, w zeszłym roku utwór takiej artystki Gigi, chyba, czy jakoś tak się nazywała, taki, wykorzystał ten taki rytm na coś tam leciało. Pewnie kojarzysz, bardzo tiktokowy, bardzo się rozniósł. I że właśnie mam wrażenie, że... Recykling muzyczny tak zwany. Tak, dokładnie tak. No tak, żyjemy w czasach bardzo szybkich, gdzie muzyka produkuje się w mega szybkim tempie i praktycznie nie ma czasu na taką gruntowną kompozycję muzyki, wiesz, napisanie tekstu, bo to zajmuje naprawdę bardzo dużo czasu. A ci artyści muszą wrzucać non-stop coś, ze względu właśnie na te TikToki, napędy social mediów. Więc często używają właśnie tych półfabrykatów, czyli albo cytatów z innych piosenek sprzed kilku lat chociażby. Chociaż muszę powiedzieć, że to miało miejsce. Zawsze follow-upy występowały i cytaty występowały. Wiele hitów, które znamy my, dzisiejszych. No hip-hop przecież, nie? Na przykład, ale nawet piosenek stricte, to są piosenki z lat 50. albo w jakichś tam okolic, wiesz. Tymczasem my uważamy, że to są piosenki dla naszych, wiesz, ulubionych artystów, tam Tina Turner, nie wiem, czy tam ktoś. A to są po prostu stare przeboje jakichś artystów z lat 50. No, czy na przykład Elvis Presley, nie? Chociażby, która jego twórczość była zawsze bazą do innych utworów. No tak, ale ja trochę też myślę o odbiorcach w tym kontekście pod względem właśnie tych sampli, tego, czego oni szukają, że może odbiorcy stają się bardziej sentymentalni, może okazuje się, że właśnie ci odbiorcy, którzy dziś dyktują trochę warunki, to co jest popularne, słuchając, kupując płyty, są sentymentalni, bo szukają czegoś, co już może było, coś, co im coś przypomni o jakiejś historii, może coś w tym być. Ja myślę, że to nie odbiorcy. Ja myślę, że to są, że to ludzie, którzy świadomi, jakby... którzy się sięgają, wiesz, słuchają sobie, włączają sobie sami płytę, bo im nie wyskakuje jako promowana. Ja sobie myślę tak, że ci, którzy są sentymentalni, to sobie sięgają wiesz, do starych, oryginalnych nagrań często, a ci, którzy chcą dyktować trendy i narzucają właśnie ten jakby biznes po prostu, nie? Którzy przemycają biznes w muzyce, dla których biznes w muzyce jest ważny, to ci właśnie za wszelką cenę starają się stworzyć hit, czyli coś, co właśnie zagra na emocjach temu przypadkowemu słuchaczowi, nie? I stosują triki produkcyjne, wplatając właśnie cytaty z piosenek sprzed lat, na przykład coś znanego, coś, co już po prostu wszyscy kojarzą, po to, żeby osiągnąć ten cel, czyli zrobienie po prostu mega hitu.
radiowego, czy tam przeboju po prostu jakiegoś, wiesz. Mhm. A mając swoją wiedzę, mając swoje doświadczenie i jakby świadomość tego, jak to się wszystko dzieje, ty mógłbyś stworzyć takie hity dla kogoś na przykład? Tak, tak. I zdarza się, że robię na zamówienie muzykę, tworzę do reklam na przykład, nie? Gdzie pod dyktando konkretnych osób stosuję różne triki, żeby ta piosenka była, spełniała po prostu pewne kryteria, nie? Określone. I tak samo z muzyką radiową. Jestem w stanie zbliżyć się piosenką do jakby jej, jej radiowości. Choć, tak jak powiedziałem, to czy sama piosenka jest radiowa, to jest jedno, a to czy będzie w radiu, to jest drugie. Tak, tak. Okej. Okay. Ale często przy takich produkcjach podpisujesz się pod tym? W sensie podpisujesz, że tak, i mówisz, że to tak, zrobię? Tak, tak. Okay. Jako producent muzyczny mam prawo robić wszystko, eksplorować muzykę na wszystkie sposoby, nie? Natomiast ja jako artysta jestem zupełnie innym bytem, nie? A myślisz, że może przyjść w twoim życiu artystycznym taki moment, że nagle stwierdzisz, że ja chcę zrobić to, co masowe, to, co popularne? Może nie chamskie, ale to, co popularne. Wiesz co, wydaje mi się, że to się nie uda. Wiesz, nie uda dlaczego? Się. Dlatego, że uważam, że dzisiaj popularne są osoby, które spełniają określone kryteria socjologiczne. Czyli są, mają określoną osobowość w ogóle, nie? Wypowiadają się w określony sposób i tak dalej. Nie wiadomo. Może na przykład za 10 lat ludzie polubią troszkę bardziej introwertycznych, przemyśleniowych chłopaków, którzy są gdzieś tam taneczni, bardziej tacy smooth, nie? W naturze, nie? Ale dzisiaj po prostu ludzie lubią arogancję często, lubią bezpośredniość, lubią bezczelność, szczerość i tak dalej. Nie? To nie jestem ja po prostu. Nie? Znaczy mógłbym być taki, bo przecież byłem, potrafię być taki, ale nie chcę. Bo już jestem dorosły po prostu. Mam już to za sobą, wiesz. Mam za sobą okres buntu, cwaniactwa i po prostu próby udowadniania wszystkim, całemu światu i samemu sobie też, że coś tam. Nie? Po prostu jestem dzisiaj zupełnie kimś innym, nie? I mam inne przemyślenia na temat życia. Nie? Bo powiedziałem, że przygotowałem się i sprawdziłem, co oznacza, czterostka. Czyli znaczenie liczb. I przeczytałem coś i stwierdziłem, że muszę ci to powiedzieć, Dajesz. Bo że się z tym spotkałeś. Poprzez liczbę 14, twój anioł stróż prosi cię o doskonalenie pozytywnych zmian, o otwartość na rozwój i odrodzenie oraz o dzielenie się swoją mądrością i wiedzą z innymi ludźmi. Namawiają cię również do skupienia się na swoich wysiłkach, ponieważ w przyszłości zostaniesz nagrodzony. Jestem za. Wspaniała definicja i powiem ci szczerze, że moja definicja 14 jest zbliżona. Okay. Ponieważ równoważy gdzieś tam... przede wszystkim zacznijmy od tego, że wbrew sobie postanowiłem zajrzeć do numerologii. I przeczytałem sobie w Google po prostu, co znaczy cyfra 14, boska, anielska cyfra 14. I ona rzeczywiście, ta definicja była bardzo podobna do tego, co przeczytałeś. Z tym, że jedynka odpowiadała właśnie za wibrację sukcesu i tak dalej, a czwórka za praktyczność. I to się łączy troszkę z tym, że ja mieszkam pod jedynką, Marek Piotrowski, z którym tworzę muzykę od 20 lat, mieszka pod czwórką, a generalnie czternastka pojawia się w moim życiu szczególnie często i to w takich mega przełomowych momentach. I generalnie nie jestem przesądny, nigdy nie byłem, ale śmialiśmy się ze wszystkimi znajomymi, z moją rodziną w ogóle, że naprawdę coś jest w tej czternastce. 14 zadzwonili z męskiego grania, 14 się wydarzyło to i tamto. No muszę po prostu tą czternastkę jakoś wyróżnić, nie? I nazwałem tak po prostu płytę, nie? Jako jakby na znak właśnie jakiejś przemiany, jakiegoś takiego odcięcia trochę i próby afirmowania właśnie tego, że będzie lepiej, nie? Że pomimo tego, że jest ciężko, że przezwyciężymy to, nie? No i myślę, że dobrze się to wpisało wszystko. Tak, i tam wiesz, zakończona definicja. Zostaniesz nagrodzony. Tego ci życzę. Nie tylko o nagrodach, bo o nagrodach rozmawialiśmy wcześniej, chociaż myślę, że super by było, bo jest to album, który zasługuje na to, żeby się przyjrzeć mu bliżej, ale też, żeby go docenić, bo jest wyjątkowy. O tym też świadczy to, o czym rozmawialiśmy. Ale też nagrodzony w takim znaczeniu, że ludzie po prostu posłuchają i poznają bardziej Bartka. Taka jest prawda. No, powiedziałeś o tym, że o tym, jak to się wszystko rozwinęło, o tym, jak opowiedziałeś o swoim życiu. I myślę, że ten album to już jest nagroda dla ciebie, że mogłeś po prostu... Tak jest. Jakby dać emocjom, żeby trochę uleciały z ciebie i poprzez muzykę. I trochę sobie myślę, że ten album to taka trochę oda na przyszłość do szczęścia. I
I tak, i życzę ci tego szczęścia, życzę ci tego, żebyś mógł robić to, co kochasz, żebyś mógł grać koncerty. Widziałem, że jest ogłoszenie festiwalowe już, że w tym roku zagrasz na festiwalu. Życzę ci twojej trasy, bo wiem, że to będzie super uczta muzyczna, ale też taneczna i super doświadczenie. I ci, którzy zdecydują się kupić bilet na twój koncert, wiem, że wyjdą usatysfakcjonowani i zadowoleni, bo ty po prostu oddajesz siebie na tej scenie i jakby dajesz ludziom poczuć to, co dzieje się na scenie, a oni tego nie wiedzą. A dzięki tobie mogą wejść trochę na tą scenę. Bardzo mi miło słyszeć te słowa. No, dziękuję ci bardzo. Aby tak było. Aby tak było. Wtedy. Ale właśnie jeszcze jedno pytanie, bo trochę o scenę. Bo Męskie Granie, wystąpiłeś w 2023 orkiestra. Wszyscy znamy ją tam od zewnątrz, widzimy jak to wygląda. A jak wewnątrz jest na orkiestrze Męskiego Grania? No już ci mówię. Na początku wszyscy byli napompowani naprawdę i spięci, nie? Wiesz jak to jest, nie? Nigdy ze sobą nie pracowaliśmy, mimo że się znamy naprawdę od lat, nie? Ale muzyka ma to do siebie, że łagodzi obyczaje. Rzeczywiście, nie? Tak. I bardzo szybko obnaża w ogóle, wiesz, w różnych sytuacjach wiele spraw. Natomiast powiem ci tak, to Męskie Granie było dla mnie spełnieniem marzeń. Chyba po raz pierwszy miałem zespół, w którym naprawdę wszystko się świetnie ułożyło, gdzie trafiłem na super osobowości, super ludzi, z którymi stworzyliśmy no, super 18-osobowy zespół, ale przede wszystkim, wiesz, headlinerzy okazali się ludzkimi gośćmi, wiesz, naprawdę super. Igo przeprowadził mnie przez meandry Męskiego Grania jako gospodarz i wieloletni uczestnik, no, doskonale. Zakolegowaliśmy się bardzo i zaprzyjaźniliśmy wręcz. Z Mrozem tak samo, odświeżyliśmy kontakt i super. Vito to już w ogóle, wiesz, ekstra jest. Więc wspaniałe przeżycie. Chciałbym bardzo wystąpić w tegorocznej edycji. Mam nadzieję, że to się uda. Wiesz co, jeszcze a propos tego, jak było. No, jak to w życiu, wiesz? Były momenty kryzysowe, związane z twórczością i troszkę związane też z tym, jak to finalnie ma wyglądać, wiesz, jak podzielić po prostu między trzech chłopaków, między trzech muszkieterów właśnie ten materiał muzyczny. No ale wiesz co, ich doświadczenie muzyczne spowodowało, że no, bardzo szybko dogadali się ze sobą i jakby każdy poznał szybko swoje miejsce, nie? Właśnie muzyka ma to do siebie, że jeżeli jesteś czujny i jeżeli jesteś refleksyjny gdzieś tam, to jesteś w stanie bardzo szybko dobrze się wpasować. Na tym to polega. Pamiętajcie, z orkiestry dzwońcie tylko 14. Tylko 14. Tak, ale właśnie, bo to też, czy to jest dużą trudnością, bo wszystkie te utwory, które orkiestra gra, to są utwory już kultowe w nowych aranżacjach. I czy trudne jest po prostu ugryźć ten numer na nowo? Bardzo trudno jest. Ja powiem ci szczerze, że nigdy nie lubiłem remiksów. Zawsze wolałem tworzyć kompozycje od zera w ogóle, nie? Dlaczego? Dlatego, że uważałem, że kompozycje zostały stworzone w określony sposób, nie bez przyczyny. I uzyskały swoją świetność, nie? Swoją renomę, czy tam sławę, ze względu na połączenie tych konkretnych czynników, nie? I rzadko się zdarza, chociaż oczywiście zdarza się, że przeróbka jest lepsza niż oryginał, nie? Dlatego było to dla mnie dużym wyzwaniem, żeby stworzyć właśnie, wiesz, przeróbki polskich utworów, szczególnie, że w poprzednich 14 edycjach Męskiego Grania no te utwory zostały mocno przetrzepane, wiesz, tam no już tak, naprawdę wszystko zostało, wiesz, wyjęte, nie? A muzyka polska ma to do siebie, że bardzo trudno się reharmonizuje, bardzo trudno się ją zmienia, ponieważ stara muzyka była jakby oparta na innych mechanizmach niż dzisiejsza nowoczesna muzyka festiwalowo-klubowa i tak dalej, nie? Więc ciężko było przerobić te utwory tak, żeby były nowoczesne, ale jednocześnie zachowywały, wiesz, swój tam dawny charakter, bas, charakter. I to jeszcze w ogóle dopasować do trzech naszych muszkieterów, tenorów, którzy po prostu, wiesz, musieli to przetworzyć jeszcze przez swoje aparaty.
No, ciężki, tak, ciężki orzech do zgryzienia, ale udało się, nie? No tak. Super, super się utwór udało. Refren, jak, refren jest trochę jak Lana Del Rey, to super, bardzo, bardziej nawet lubię niż oryginał. No, super, to, to było super. I ta energia też na scenie, ale utwór Tolerancja, ja byłem we Wrocławiu, dzięki tobie bardzo dziękuję. Stanisław Sojka, ale to nie, Stanisław Sojka się tam pojawił? W Warszawie chyba. W Warszawie się pojawił, tak, to widzisz, widziałem to w internecie, a wydawało mi się, że widziałem na żywo. Ale tak, widziałem i to było super, że był ten gość i, no i ten utwór, no myślę, że... To on z kolei z poszanowaniem dla tradycji został wykonany, bardzo tak. Tak, ale no właśnie dlatego mówię, że Stanisław Sojka, który się pojawił, to było takie też... Wzruszające. Wzruszające, dokładnie. Dobrze, Bartku, życzę ci tego, żebyś właśnie też zagrał to, jak planujesz, tych koncertów wspomnianych już wcześniej. I ostatnie pytanie, czy będzie trzeci album? Myślę, że będzie. Będzie. Tak, tak. Ja już zaczynam pracę nad nowymi rzeczami. Właściwie nieprzerwanie zawsze coś robię. Cały czas na czymś pracuję, więc tak. Myślałem, że godzinna rozmowa, damy radę, ale ja wiem, że moglibyśmy jeszcze tutaj dużo porozmawiać, bo wiele rzeczy też tutaj nie padło i życzę sobie i tobie tego, żebyśmy się jeszcze spotkali i mogli dłużej porozmawiać, bo to była super rozmowa. Dziękuję ci. Cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie. Bartek Królik, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.